No, jedziemy zaraz na Zamek Rudzki. Ma być jakiś pokaz sokołów. Bo umiem polować nocem, już nie zobaczyć nóż. Pogłaskałaś już sobie. Z ptaków? Tak. Uwielbiam ptaki, to, wiesz? To jest mózga, to... Kuba, lubisz sobę? Sowa? To jest sowa. Taki ptak, który umie tutaj odkryć. No dotknij go! Jesteś? Mateusz, daj mu mama. Chodź, Julia. Nie! Daj mama? Ręka? Nie bój się, Kubusiu. Spokojnie. No to już, ale wstać sobie rączkę, Kubuś. Kuba, wstać! Mocno trzymaj, no. Julia. To jest Julka. Ja twoja siostra, Julka. Nie bój się. Spokojnie. To jest sowa. A nie, jakiś ptak. Czekaj. Nie bój się, kochanie. To jest sowa. To tylko sowa, tak? Dobra, już. Kuba, boi się sowa. Tam tylko sowa. Będę próbował gadać po polsku. Chyba mnie państwo będzie rozumieć. Jak nie, tak samo możecie opytać. Sokolnictwo powstało 4000 lat temu w stepiach Średniej Azji. Dlaczego? No było to łatwe dla was małych. Nie były sklepy. Człowiek jak chciał coś jeść, musiał upolować. No i nie było broni palnej. Potem uwidział, jakim sposobem polują sokoły. A ustawił sobie pierwsze sokoły. Dlaczego sokoła? Dlaczego nie orła? No to jest łatwo. Tu ten sokoł ma coś więcej jak 1 kg. Jak sobie pomyślicie, orzeł ma 5 kg. Jeśli chcecie ktoś opróbować w domu, zebierzcie sobie jakieś flaszki, dejcie na rękę, a tak próbujcie trzymać 2 minuty, a uwidzicie co to jest. A potem to ciągnąć. Na drugą stronę, tu ten ptak jest najszybszym tworem na ziemi. To, co ma mój kolega w ręce, to jest wabidło, bo my nie potrafimy latać, nie? A już upolował. Ja bym mu dał brawa. Ale tu pan z muzea nam gadał, w ogóle nic se nie bój. To są tak super kobiety, wszystko wiedzą, oni ci wszystko powiedzą. Tylko se wybierz, a oni, pani dźwiga rękę do góry? Tak, jedna już się zgłosiła, dziękuję. Jedna, tak, teraz tu mam jedną. Niech tu pani nie ucieka, tu zostanie. A pani dźwiga też rękę do góry? No super, drugą. Już mam dwie, co wiedzą wszystko o ptakach. Uwidzimy, co wiedzą, a co potrafią narobić taka musicko. Niech tu idziecie ku mnie. Tak, stoimy. Możecie tego pogłaskać. Lechko, nie, chłopa. No, pani łazie długo, co? Za męż wyjść, co? No jest to widać. A pani popróbujmy. No, no też już długo. Tak, co to? No. Tak? Czy to nie tylko ode mnie? Dobrze, ty mały, chodź tu ku mnie. Jesteś grzeczny w domu? No tak, chodź ku mnie. Pogłaskaj sobie go. A powiedz, Kuba, rozwiń skrzydła. Widzicie, funguje. Jak jest dość grzeczny, funguje. Teraz damy do wybór tutaj sowie. Była pani grzeczna w domu wieczorem? No, tak, teraz niech mu pani powie, niech rozwinie skrzydło. Rozwiń skrzydła. Pani nie była grzeczna. Borok męż. Ja, gdzie lecisz? Pan następny chce upolować. Tak, teraz... No, wy możecie popróbować, no. Rozwiń skrzydła.
No, 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 tak co? Była grzeczna albo nie? Była, była. Tak? Płaciło to? Tak dobrze, jak ona wygrała. Ale brawa dla obu, superście były. Dziękujemy bardzo. Za chwilę jeszcze kolega podtrzymie się go teraz. A ja ano, jeszcze wczoraj była taka duża. Nie, naprawdę, taka duża była wczoraj. Ale my byli też tam u nas w Czechach na zamku. Wiecie, jak ty dzieci, ręce brudne, łaskali u mnie. No a także powiedział żonie, ať ją da do pralki. Albo ať ją umyje, ona ją dała do pralki na 90 stopni dup. A teraz mam takiego małego ptaka. Nie, naprawdę, to jest najmniejsza sówka na świecie. Po polsku jest to sówka, po czesku jest to kuliszek. No sówka, no widzisz, taka mała. No? Mikro. Mikro? Nie, tą się nie głaska, wiesz, bo ona już jest taka mała, jakbyś ją głaskał, tak wygłaskasz, a potem już by nie była, nie? No. Ale chodź ty mały tam w tym... Chodź, chodź, chodź tu do mamusi. Chodź, pogłaszczasz sobie, a widzisz, no? A kolega ma dużego no? ptaka. No, pogłaszcz. O. Wielka jest. Nie? No co nie? Ja nie chcę, żeby mnie upał. Patrzcie, a Jerzy myślał, że on jest tuki. Już tam atakował. Nie bójcie się. Jakby się to stało waszym małym dzieckom, jakiego by zeżrał, nic, urobicie se nowe. Eri! Eri! Chodź! Atakujcie, atakujcie, już się mam za głowę! No. Już trzymał. Tu to jest jastrzęb Harrisów. Niekiedy u nas temu gadają hiszpański misiołów albo tak dalej. Tu ten ptak jest bardzo tym dałby do strony trochę ten Harry. Jo, tak ja myślę, że to tak z boku pani musi wygarnąć. No, a trochę taka głupia suknia to nie. Co je tam widzisz ta dziura? Nie ma. A jeszcze trochę, no niech się to pani podtrzyma. Ja bym pomógł pani, ale bym coś nie powiedział. No, no próbujemy! Aj! Ogień nie daje, ale bardzo no, nie jest zły, nie bójcie się. Chodź, tam będziesz? Chodź tu bliżej, lepiej jać. Potrzebuję jednego chłopaka. Dziewczyny nie, bo dziewczyn to za szkoda. No tak chodź tu ty ku mnie, chodź, nie bój się, ty się nie boisz, nie? No, jesteś grzeczny? W porządku, chodź tu ku mnie. Chyba nic nie zrobię, jak tak siedzi na ziemi, tak? No nie bacie. Stój tu, płacz na mnie. Co to będzie? 5 palców mam na ręce, nie? Ja ci potem lepiej pomogę. Nie śmiesz do tych dziur tu dać, tu widzisz? Tu, ja już mnie ugryz. Kurde. Raz, niech nie był ostrożny. I patrz, co się mi stało. 4,5. Pół mi ugryz. Nie boisz się, nie? Nie, dobrze. Tak chodź tu, Kim. Tu. Tak pochytnij. Złapaj to. Trzymaj. A jak ci powiem, dźwigniesz do góry, ja? Ja idę dalej, bo on atakuje pierwszego, którego widzi. Puszczaj! Jo! Uwaga, idzie na tebe, atakujcie! Jo! A już idzie następny! Jarek! Posłuchaj! Ludzie, widzicie jakiś tu jest problem? Uciekaj, pozor, atakuje! Bo popatrzcie, jaką on ma łysą głowę. Nie ten ptan, ten ptak ma łysą głowę. A następny problem jest, że tu jest dużo chłopów, co mają łysą głowę, a ten ptak nie wie, gdzie ma lecieć. On widzi łysą głowę, idzie lądować. Nie? Tak, a już jest tam. Niekiedy żerę jakieś małe dziecka. To jest ale normalne. Chyba nic się nie stanie. Tam go wi... A gdzie jest? A z tyłu ja wiem. Widzieliście, widzieli moje skrzydła, nie? Z tyłu. To dlatego, że jestem anioł. No, ale gdzie mam ptaka? Ty żeś mi go oszkubała. A ja już nie mam ptaka, ona mi go skradła. A tu jest, przyleciał. No spokojnie.
kosa. Chłopak się zapomniał. Robi pokazy, a gada. No nic, za to idę popatrzeć, gdzieś jakiś czarownic tu klima. Niekiedy jak on widzi czarownicę, on im siądnie na głowę, nie? A ta mała im dogoni. Ale uwaga, bo jak... Jakiś pana do głowy wali. Jarek, teraz ląduje do garażu. Uwaga, ląduje do garażu. Do garażu. A brawa! Nie tam. Jarek, przyjął mi swojego ptaka zatworzyć. George, do garażu. George, do garażu. Daj mu tam piwo. Dobre! Jest to orzeł amerykański, symbol Ameryki. Jego waga może być 7 kg. Jak rozwinie skrzydła, nawet 2,5 metra. Tu ten ptak poluje głównie ryby i ptaki wodne. Potrafi wyciągnąć z wody nawet 3-kilową rybę. Ale było wideo, a to nie był żaden fake, jak lis upolował zająca, przyleciał orzeł, a odleciał jak z lisem, tak z zającem. Prawda, lis puścił zająca, no tak po tym orzeł odleciał tylko z lisem, nie? Widzicie, jak ma duże spony. Wymienił się sobie rękawice. Ten dziób. Ludzie, tu ten ptak nie jest tak kolorowy całe życie. Jak on się urodzi do wieku 5 lat, tak je normalnie ciemny, aż w 5 latach głowa jest biała, pióra na chwoście są białe. O, wylądował! No. Weź kamień. Tak, już widzieli, bo nie mam na niego taką tą berlę, z której on startuje tak go cięćko bardzo puszczać, bo teraz przepiórza, bo ptaki drapieżne raz do roku przepiórzają. Ale teraz przychodzimy z następnym orłem. Przyjmijcie jego, tamten orzeł jest. Nie ma tak agresywny jak orzeł przedni. Nie potrafił polować sarnę, nie potrafił polować lisa, ale nie głaszczemy go, tylko oglądamy. Bardzo piękny, a bardzo blisko od orła przedniego. Kara. Kara. Wow. A jest tuki. Tak, widzieliście? A kto tu gadał, że on nie potrafi latać? Co? Kto to był? Chodźcie, Jarek. Co? On? A tak pan gadał, że ten orzeł nie potrafi. Tak pan niech idzie tuki ku nam. Popatrzcie, tak on tu całą tą na komórkę gada tylko, a gada, że ten orzeł lata pomału. A gdzie on potrafi szybciej latać? I w jego roku. Skórę z lisa. Skórę z lisa. Damy panu na pleca skórę z lisa. Pan tu będzie biegać, a my będziemy polować. Nie? Tak nie, dobrze, dobrze. Tak robimy to inaczej. To tam jest jakaś od pana dziewczyna. Fotomodelka. No tak to dobrze, to nie będzie szkoda. Niech idzie pani ze mną. Nie, nie, pan tu zostanie. Pan, nie, teraz fotoaparat pan se nie będzie brał. Pan go nie będzie potrzebował. Pan będzie potrzebował szybkie nogi. No, niech idzie pani ze mną. Może se ten jeden ten pani zebrać sobą, nie wadzi. Pani nie będzie biegała teraz. Może se go pani zebrać. Uwidzi kolegę, może urobi zdjęcie. No, a wasz kolega gadał, że jeszcze taka dobra modelka, że już chce was wymienić a tak dalej. A że on tak bardzo szybko biega, że jeśli on przegra, tak ja se mogę pani zebrać z sobą. Tak my się dogadali, nie? Tak on jest szybki. Poczekaj, ja dam lepiej tu. Kolega idzie dalej albo odwrotnie. Tak, tak, odwrotnie, no. Tu to jest cel od pana. Uwaga, nie, że to będzie jak we Warszawie, bo to nie jest od pana kobieta, pan pójdzie na drugą stronę, nie? Tam musi biegnąć.
Jak ja powiem teraz, pan biegnie. Jak pan wygra, tak dostanie pan pióro od ptaka drapieżnego. Jak przegra, no lepiej no. Tylko burza mi da, bo ja im nie chcę w domu. No. A żona by mi nie powoliła, nie? Tak, uwidzimy, kto będzie szybszy. Niech se pan przygotuje. No ale jak się poza co? Jest pan przygotowany? Uwaga, kara, teraz! A pan już biegnie? Przegrał! Ponownie przegrał! Mało kiedy kogoś widzi, tak patrzcie dobrze. Nie lubię to otwarzać, nie? Bo to jest bardzo ryzykowe. Uwaga na te małe dzieci. Mam to otworzyć? Tylko nie. Naprawdę? Nie? Oni gadali, że nie. No tak dobra, nie? Nie, proszę. Jezus Maria. Ja, Karimero! Co to jest za syl? O, kto jest większy? Sam z drugą szyją, tak? Widzimy już ten pas z drugą szyją. Tak. Sam. Tu to co pa... Nie, poczekaj, nie gryź mnie. Zostaw spokojnie. Co to co państwo widzi, tak to jest jeden. No, pójdź. Z największych sępów. Jest to sęp kragulowy, jego waga może być 8 kg, nawet więcej. Rojak rozwinie skrzydła ku 3 metrom. A tutaj sępy w Europie uwidzicie tylko jeszcze większe sępy, a to w Austrii, w Alpach można widzieć sępa białogłowego. Siop, miejsce! Skrzydła dał. W porządku. No. W las. Tak,